200 milionów słuchaczy usłyszało o bitcoinie. Wyciek danych z Ledger, schakowany Twitter oraz sektor DeFi osiąga nowe szczyty. To i inne informacje zobaczysz w tym odcinku. Zapraszam. Cryptomasters przedstawiają. Cześć ponownie, Karol z tej strony. Dzisiaj przychodzę do Was z aktualnościami ze świata kryptowalut, a trochę się tego nazbierało. Jak możecie zobaczyć, bitcoin dzisiaj kosztuje 11 705 dolarów i jest na prawie 5% plusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Zresztą, tak jak wszystkie inne kryptowaluty i altcoiny, mało tutaj mamy czerwieni. Bardzo dobre wiadomości dochodzą do świata kryptowalut, dlatego możemy zobaczyć bardzo ładne wzrosty. Ja nie ukrywam, że wciąż czekam na korektę, ale czy ona będzie, no to zobaczymy. Od ostatniego filmu dominacja bitcoina spadła o zaledwie 20 punktu procentowego, ale cieszy mnie to, że spadła. Mam nadzieję, że będzie dalej spadać i zobaczymy niedługo piątkę z przodu, a altcoiny zaczną szybko drożeć. Zanim przejdę do wiadomości oczywiście ogłoszenia parafialne. Pamiętajcie, że to co mówię, to nie jest porada inwestycyjna, a jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. A jeżeli jesteś początkujący w świecie kryptowalut, to zapraszam Cię do stworzonego przez całkowicie darmowego poradnika, jest to poradnik dla początkujących. Znajdziesz w nim wiele informacji, które na pewno pomogą ci się poruszać na początku twojej drogi po tym świecie kryptowalut. Link do tego poradnika znajdziesz w miejscu na opis pod tym filmem. A jeżeli podobają ci się filmy, które nagrywam, to pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę, zasubskrybuj nasz kanał i naciśnij ten dzwoneczek z prawej strony, żebyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Przejdźmy teraz do wiadomości ze świata kryptowalut. Joe Rogan mówi 200 milionom słuchaczy, aby kupili bitcoina. Podcaster Joe Rogan wykorzystał kilka pierwszych minut niedawnego odcinka, aby przeczytać reklamę swojego sponsora Cash App i powiedzieć słuchaczom, aby kupili bitcoina. W odcinku 1515 Joe Rogan Experience, wydanym 28 lipca, Rogan przyjął swój zwyczajny ton, który służy do podłączenia sponsorów reklamowych, w tym Cash App, i mówi: Bitcoin to. Transformacyjna waluta, która działa jako zdecentralizowana sieć płatności peer-to-peer, -peer obsługiwana przez użytkowników. Bez centralnego organu kocham to. Chciałbym, żeby to był sposób, w jaki wymienialiśmy waluty, i może tak będzie w przyszłości. Wejdź na pokład, powiedział Joe w swoim podcaście. Lepszej reklamy nawet chyba CNBC nam nie zafunduje. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest Cash App, jest to usługa płatnicza opracowana przez Square. Mówiłem o niej kilka odcinków temu. Daje użytkownikom możliwość kupowania i sprzedawania bitcoinów od 2018 roku. Jednak dyrektor generalny Twittera i Square najwyraźniej zwiększył wysiłki w celu promowania swoich usług. Jeżeli Joe namawia do kupowania bitcoinów, to sprawdźmy, kto kupił bitcoiny o wartości 67 miliardów dolarów. Nowi inwestorzy otrzymali średnio ponad 67 miliardów dolarów w bitcoinach i kryptowalutach w 2020 roku średnio 4000 dolarów na osobę. Jednak ta liczba jest nadal niższa niż w zeszłym roku. Było to 111 miliardów dolarów, czyli 7 tysięcy dolarów na osobę. Stany Zjednoczone przodują w adopcji kryptowalut. Badanie wykazało, że wśród 10 najlepszych krajów Ameryka miała 15% udział w inwestycjach i świadomości w zakresie aktywów cyfrowych od 2019 roku. Popatrzmy na wykres: najwięcej kryptowalut kupuje się w Turcji, później w Brazylii, później w Kolumbii. W Argentynie, w południowej Afryce i dopiero w Stanach Zjednoczonych. Trzy ostatnie miejsca to Meksyk, Chiny oraz Indonezja. Trzeba dodać, że najwyższa grupa demograficzna to dobrze wykształceni mężczyźni o wysokich dochodach. Prawie 8 na 10 kupujących kryptowaluty w 2020 roku to mężczyźni o średnim rocznym dochodzie w wysokości 130 tysięcy dolarów. 4 na 10 ma tytuł magistra lub wyższy, 70% ma tytuł licencjata lub wyższy. Jakoś mnie nie dziwi, że większość osób inwestujących w Bitcoina zarabia dosyć duże pieniądze, a większość ludzi Bitcoiny kupuje tylko po to, żeby na nich zarobić. I tu mam dzisiaj tylko jedną predykcję ceny, co dziwne na tym kanale, ale jakoś tak wyszło. Według analityka kryptograficznego Tylera Coates'a, Bitcoin właśnie wyszedł z kluczowego schematu podręcznikowego. Wzór wykresu to flaga byka, która powstaje, gdy ceny konsolidują się we wzór podobny do flagi po silnym trendzie wzrostowym. Analiza Kołca sugeruje, że ta ostatnia flaga byka przewiduje, że bitcoin osiągnie poziom 14 tysięcy dolarów w październiku lub nieco wcześniej. Mike Nowograd, dyrektor generalny Galaxy Digital, zgadza się z opinią Kołca, że bitcoin wkrótce osiągnie poziom 14 tysięcy. Powiedział CNBC w wywiadzie w tym tygodniu, że aktywa przekroczą 14 tysięcy w ciągu najbliższych kilku miesięcy, a pod koniec roku osiągną 20 tysięcy dolarów. A teraz powiem, dlaczego ludzie kupują bitcoina. 93% adresów Bitcoin opłacalnych po przekroczeniu ceny bitcoina 11 tysięcy dolarów. Glassnode, o którym nieraz już wspominałem w swoich filmach, twierdzi, że 93% bitcoinów stało się dochodowych po przebiciu ceny 11 tysięcy. Według aktualizacji opublikowanej 28 lipca, przebicie powyżej tej ceny doprowadziło do gwałtownego wzrostu zysku. Glassnode stwierdził, że 93% w obiegu jest dochodowe. Osiągając najwyższy poziom od ponad roku. Oprócz wzrostu rentowności, Glassnode poinformował, że Bitcoin w końcu odzyskał równowagę po krachu na rynku kryptowalut z 12 marca i odwrócił trend ceny zrealizowanej aktywów. I kolejna dobra wiadomość, tym razem od Visa. Visa ujawnia plany oferowania płatności Bitcoin, Ethereum oraz Ripple. Gigant płatniczy Visa upublicznił swoje starania o Włączenie kryptowalut takich jak Bitcoin do swojej sieci płatności. Mając dostęp do ponad 60 milionów sprzedawców na całym świecie, Visa jest jedną z największych firm płatniczych, która stworzyła mapę drogową dla przyjęcia kryptowalut na swojej platformie. W swojej publikacji Visa przyznaje, że pojawienie się bitcoina i stablecoinów takich jak Tether to forma innowacji finansowej, która przyniosła korzyści konsumentom i handlowcom. W tym sensie podkreślają szybką ekspansję, którą kryptowaluty osiągnęły jako metodę płatności. W maju tego roku obieg kryptowalut osiągnął 10 miliardów dolarów. Visa twierdzi, że współpracuje z podmiotami regulowanymi, w tym Coinbase oraz Fold, w celu stworzenia pomostu między cyfrowymi walutami a siecią płatności. W rezultacie 25 portfeli kryptograficznych jest powiązanych z usługami oferowanymi przez Visa. W ten sposób użytkownicy tych usług mogą wykorzystać swoje środki w kryptowalutach. Aby wydać je za pomocą karty Visa lub przedpłaconych danych uwierzytelniających. Teraz przejdę trochę do nieciekawych informacji, a takie niestety zawsze są. Hakerzy używają Dogecoina do wdrażania złośliwego oprogramowania. Przez 6 miesięcy nikt tego nie zauważył. Nowe badanie wskazuje, że hakerzy aktywnie polegają na łańcuchu Dogecoina, aby rozsyłać złośliwe oprogramowanie o nazwie Doki. Doki jest w pełni niewykrytym backdoorem, który wykorzystuje blockchain Dogecoin w unikalny sposób w celu wygenerowania adresu domeny i naruszania serwerów w chmurze. Jest on wdrażany za pośrednictwem botnetu o nazwie ngrok. Te adresy domen są wykorzystywane przez szkodliwe oprogramowanie do wyszukiwania dodatkowych, podatnych serwerów w chmurze w sieci ofiar. Firma badająca twierdzi, że używanie Dogecoin do wdrażania szkodliwego oprogramowania niezwiązanego z kryptowalutami może być dość odporne zarówno na organy ścigania, jak i produkty zabezpieczające. Dlatego Doki pozostaje niewykryty przez ponad 6 miesięcy, mimo że został przesłany do bazy danych Virus Total w styczniu. Badanie podkreśla, że taki atak jest bardzo niebezpieczny. I kolejny hak tym razem na Twitterze, o czym pewnie wiecie, w celu wyłudzenia bitcoinów od społeczności. Oszustwo Bitcoin Giveaway na Twitterze spowodowane atakiem typu spear phishing. 15 lipca wiele kont związanych z kryptowalutami i nie tylko, popularnych osób i firm zostało schakowanych. W rezultacie na każdym pojawił się ten sam komunikat zawierający podejrzane partnerstwo i ofertę oddania społeczności 5000 bitcoinów. Kilka minut później atak dotarł na konta Billa Gatesa, Baracka Obamy, Joe Bidena, Kanye Westa, Jeffa Bezosa, Ubera i wielu, wielu innych. Przekaz był nieco inny, ale idea końcowa była taka sama. Oddać 5000 bitcoinów. Wszystko, co ludzie musieli zrobić, aby zdobyć część z tej oferowanej kwoty, to wysłać swoje środki w bitcoinach na określony adres i czekać, aż otrzymają podwójną kwotę. Nie trzeba dodawać, że było to oszustwo związane z rozdawaniem bitcoinów. Jednak wiele osób się na to nabrało, ponieważ niektóre raporty wskazują, że ponad 120 tysięcy dolarów w bitcoinach zostało wysłanych na te fałszywe adresy. Tak właśnie wyglądały te tweety. Pamiętaj, nigdy nie wysyłaj nikomu bitcoinów, to są zwykłe oszustwa i takie bitcoin giveaway zdarza się dosyć często. Twitter poinformował, że sprawcy z powodzeniem zaatakowali niewielką liczbę pracowników za pomocą telefonicznego ataku typu spear phishing, a najnowsze informacje mówią, że haker został aresztowany i był nim 17-latek. Nie tylko Twitter ostatnio miał problemy, a także Ledger poinformował swoją społeczność o wycieku danych z ich bazy. Na stronie leżera możemy przeczytać. Osoba atakująca uzyskała dostęp do części naszej bazy danych handlu elektronicznego i marketingu za pośrednictwem klucza API, strony trzeciej, który został nieprawidłowo skonfigurowany na naszej stronie internetowej, co umożliwiło nieuprawniony dostęp do danych kontaktowych naszych klientów i danych dotyczących zamówień. Problem dotyczy 9,5 osób. Wyciekły dane takie jak adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów i adresy pocztowe, a także rodzaj zakupionego produktu. Problem ponoć został naprawiony, ale dowodzi to, że nie jesteśmy bezpieczni na żadnej stronie internetowej. Na temat haków to by było tyle, a teraz coś, co staje się popularne w świecie kryptowalut: tokenizowane złoto wspierane przez rząd z zabójczymi funkcjami: Universal Protocol Alliance. Konsorcjum firm kryptograficznych składające się z Bitrex Global, Ledger i Uphold uruchomiło token wspierany przez należącą do rządu Australii Zachodniej Perth Mint, czyli w skrócie tokeny, które mają swoje pokrycie w złocie, tak jak Tether ma w dolarach, ponoć. Tokeny nazwane Universal Gold o tickerze UPXAU można kupić na Uphold i wydać za pomocą karty debetowej firmy. Inwestorzy mogą kupować te tokeny za 1 dolara bez ograniczeń inwestycyjnych. W przeciwieństwie do głównych produktów ze złota, które często mają prawie 0,5% miesięcznych opłat za przechowywanie, token można przechowywać za darmo. Możliwość wydawania pieniędzy, zerowe koszty, utrzymania i gwarancja rządowa. 30 lipca powiedział JP Terriot, dyrektor generalny Uphold. Inne pojawiające się ostatnio tokeny zabezpieczone złotem to Tether Gold, który został wprowadzony na rynek w styczniu. Paxgold, który rozpoczął handel we wrześniu 2019 roku, oraz token DigitalX, który został uruchomiony w kwietniu 2019 roku. Spójrzmy teraz, co się dzieje w projektach kryptowalutowych. Japońscy użytkownicy przeglądarki Brave wkrótce zaczną otrzymywać tokeny BAT. Według komunikatu opublikowanego przez Brave, będącego wynikiem współpracy twórcy przeglądarki z japońską giełdą kryptowalut Bitflyer, w listopadzie tego roku ma zostać uruchomiony nowy portfel. Umożliwi to użytkownikom Brave otrzymywanie tokenów BAT za oglądanie reklam, a następnie zatrzymanie ich lub oddawanie jako napiwek dla wydawców i twórców treści. Partnerstwo pozwoli japońskim użytkownikom przeglądarki połączyć swoje konta giełdy z Brave, dzięki czemu środki zostaną przesłane na ich konto Bitflyer. Teraz RAID XRP wzrósł on o 30% i ma 30 nowych wielorybów. Liczba kont posiadających ponad milion XRP wzrosła o prawie 4%. A 30 nowych wielorybów pojawiło się w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Inwestorzy ci posiadają obecnie od 240 tysięcy do prawie 2,5 miliona dolarów w tokenach XRP, co przyczyniło się do wzrostu ceny. Cena XRP wzrosła o ponad 30% z 19 centów do 25 w ciągu dwóch tygodni. Co najmniej 30 dużych inwestorów z głębokimi kieszeniami uważa, że wzrost ceny będzie nadal kontynuowany. I nadchodzą duże zmiany w Ripple. Startup wspierany przez Ripple proponujący poważne zmiany w księdze XRP. Studio programistyczne wspierane przez Ripple, XRP Labs, jest obecnie w trakcie opracowania kodu, który zapewni elastyczne sposoby dodawania logiki biznesowej do transakcji w księdze. Twórcy XRP Labs nazywają potencjalną poprawkę hukami. Kod, który w przyszłości będzie open source, czyli z otwartym kodem źródłowym, pozwoliłby na wykonanie logiki przed i po transakcjach XRP Ledger. Deweloperzy twierdzą, że te hoki oferują użytkownikom nowe funkcje. XRPL będzie miał platformę do przychylania, prezentowania na księdze. Konta Little umożliwiłyby firmom przypisywanie i śledzenie punktów lojalnościowych bez aktywacji konta, oraz flagi oparte na kontach umożliwią automatyczną weryfikację tożsamości KYC. Także widzę duże zmiany w Ripple i mam nadzieję, że cena dalej będzie rosła. I jeszcze chwilę zostanę przy Ripple. Zapłacił on Monegram ponad 15 milionów dolarów w postaci premii XRP w drugim kwartale 2020 roku. Monegram ujawnił te dane w opublikowanym w czwartek raporcie o wynikach za drugi kwartał. Firma no notowana na NASDAQ podała, że Ripple zapłacił ponad 15 milionów dolarów, ale 6,3 miliona dolarów zostało skompensowane przez powiązane koszty transakcji i handlu, pozostawiając niecałe 9 milionów dolarów zysku netto. Monegram nie przechowuje żadnych XRP, które otrzymuje od Ripple. Sprzedajemy XRP, gdy tylko je otrzymujemy, powiedział rzecznik Monegram na początku tego roku. A teraz Cardano. Blockchain Cardano przechodzi historyczny hard fork. 29 lipca Blockchain Cardano przeszedł historyczny hard fork, zapoczątkowując początek Shelly, a wraz z nią pełną decentralizację sieci, uruchomienie staking pool i rozpoczęcie delegacji. Entuzjaści Cardano mogą teraz zarejestrować się jako operatorzy staking pool, a posiadacze ADA mogą delegować swoje ADA, zdobywając nagrody za uczestnictwo w konsensusie. Wraz ze wzrostem liczby zainteresowanych staking pool, blockchain Cardano będzie stawał się coraz bardziej zdecentralizowany. Gdy sieć główna osiągnie 1000 węzłów, Cardano stanie się jednym z najbardziej zdecentralizowanych, skalowalnych i bezpiecznych blockchainów. Na temat stajkowania nagram dla Was osobny film, bo ja bardzo interesuję się stajkowaniem na cardano. A jeżeli ktoś z Was ma swój staking pool, to zostaw jego nazwę w komentarzu pod tym filmem. Grayscale rozszerza swoje aktywa o kolejny miliard dolarów w mniej niż 15 dni. Zgodnie z ostatnią oficjalną aktualizacją opublikowaną 28 lipca na koncie Grayscale na Twitterze, firma inwestycyjna ma obecnie aktywa w zarządzaniu o wartości ponad 5 miliardów dolarów. Fundusze są przeważnie przechowywane w Bitcoinie i Ethereum. Taki napływ funduszy do Grayscale oznacza coraz większe zainteresowanie kryptowalutami. Jest to bardzo dobra wiadomość. i Jak możemy przeczytać w tym artykule, w zaledwie 11 dni kapitalizacja funduszu wzrosła o 1 miliard dolarów. Teraz giełdy kryptowalutowe Coinbase planuje listować nowe kryptowaluty. W planie jest wylistowanie m.in. Ampleford, Brand Protocol, Balancer, Blockstack. I wiele, wiele innych. I wciąż się zastanawiam, dlaczego dalej nie ma Cardano na Coinbase. Ale tego raczej się nie dowiem. Jeżeli chcesz sprawdzić, jakie coiny jeszcze będą listowane na Coinbase, to zostawię ci link do tego artykułu w miejscu napis pod tym filmem. Binance Trust Wallet dociera do 5 milionów użytkowników oraz rozszerza usługi DeFi. Aby dotrzymać kroku szybko rozwijającemu się ekosystemowi DeFi, Trust Wallet zintegrował platformy wymiany tokenów takie jak Kaiber, a także własną zdecentralizowaną giełdę Binance DEX. Z tą decentralizacją tej giełdy to jest różnie. Wersja portfela na Androida ma wbudowaną przeglądarkę DAP, która zapewnia pełny dostęp do świata DeFi i wielu popularnych protokołów, w tym AVE, który niedawno odnowił swoją tokenomikę oraz Compound. Wykorzystuje również otwarty protokół o nazwie Wallet Content, który łączy DAPSy z portfelami mobilnymi przy użyciu szyfrowania typu end-to-end -end poprzez skanowanie kodów QR? Ja nie używam Trust Wallet, ale gratulacje dla Binance za rozwój. Jak już mowa o DeFi, to na stronie DeFi Pulse możemy zobaczyć, że kapitalizacja zdecentralizowanych finansów przekroczyła dziś 4 miliardy dolarów, a Maker dominuje w ponad 30%. Rynek ten rozwija się bardzo, bardzo szybko i w niedalekiej przyszłości może zdominować rynek kryptowalut. Swoją drogą muszę przygotować dwa researche dla Was, tych ostatnich projektów, o których mówiłem w ostatnim filmie na temat DeFi. A jeżeli macie jeszcze jakieś fajne projekty, to zostawcie je w komentarzu w wolnej chwili. Zrobię też research innych projektów. A teraz wiadomości prosto ze świata. Bank Litwy wypuszcza własną kryptowalutę. Plany o tej kryptowalucie były już chyba w zeszłym roku. Pamiętam jak nagrywałem o tym film, że będą chcieli właśnie wypuścić kolekcjonerską kryptowalutę. I ten... Czas nadszedł. LB Coin to pierwsza na świecie kolekcjonerska kryptowaluta, która została wyemitowana przez Narodowy Bank Litwy. Bardzo ciekawy jest sam mechanizm oraz idea tego projektu. Do sprzedaży zostanie dopuszczonych 24 tysiące kolekcjonerskich tokenów podzielonych na 6 różnych kategorii. Każdy token będzie zawierać 20 podpisów. Osoba kupująca jeden pakiet otrzyma losowo 6 różnych tokenów. Będzie można je wymieniać między sobą. A szczęśliwiec, który zbierze całą kolekcję, będzie mógł następnie wymienić ją na fizyczną, srebrną monetę kolekcjonerską o nietypowym nominale wynoszącym 19 euro i 18 eurocentów, czyli datę deklaracji niepodległości. Bardzo ciekawa inicjatywa. A teraz Malezja i Krajowa Giełda Papierów Wartościowych tokenizuje obligacje. Rynek obligacji Malezji jest jednym z najbardziej rozwiniętych i dynamicznych według Seabond. Gwałtowny wzrost obligacji korporacyjnych oznacza, że rynek obligacji w tym kraju jest jednym z największych w regionie. Krajowa Giełda Papierów Wartościowych podjęła współpracę z Fintech w celu stokenizowania obligacji. Datuk Muhammad Umar Swift, bo tak się nazywa generalny dyrektor bursa Malezja, powiedział, że projekt ma na celu przede wszystkim wykorzystanie potencjału blockchain. I zbadanie tokenizacji aktywów. Celem jest zwiększenie efektywności operacyjnej, obniżenie kosztów operacyjnych, a także kosztów emisji obligacji. Będziemy nadal wykorzystywać pojawiające się innowacje technologiczne, aby dalej rozwijać rynek oraz poprawiać skuteczność i dostępność giełdy. To kolejny dowód na to, że blockchain ma bardzo duże zastosowanie w każdym sektorze i przynosi wiele, wiele korzyści. A tymczasem amerykański SEC. Ponownie ostrzega przed oszustwami ICO. W twecie opublikowanym 30 lipca nowojorskie biuro SEC napisało: Uważaj na potencjalne oszustwa związane z początkowymi ofertami monet. Do ostrzeżenia urzędu dołączono ostrzeżenia dla inwestorów z 28 sierpnia 2017 roku, napisane przez Biuro Edukacji Inwestorów i Rzecznictwa SEC. To akurat dobrze, bardzo dużo ludzi traci swoje środki wchodząc w skamy, w oszustwa. Wy też na siebie uważajcie i nie wchodźcie podczas hajpu. Amerykańskie banki mogą przechowywać dla ciebie kryptowaluty. Amerykańskie Biuro Kontrolera Walut OCC, niezależne biuro Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych, wydało 22 lipca publiczne pismo wyjaśniające, że banki krajowe i federalne stowarzyszenia oszczędnościowe mają prawo do przechowywania aktywów kryptowalutowych. Ogłoszenie to nie jest zmianą w stosunku do poprzedniej polityki. A raczej odpowiedzią na prośbę o wyjaśnienia z nieznanej strony. OCC pisze, że banki mogą przejąć kontrolę nad aktywami cyfrowymi od 1988 roku, a bitcoin i inne kryptowaluty są po prostu nowszą wersją tej samej koncepcji. I lecimy ze Stanów Zjednoczonych do Australii. Blockchain jest częścią australijskiego rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa. Forum Bezpieczeństwa Cybernetycznego i Blockchain z czołowymi australijskimi ekspertami i urzędnikami rządowymi określiło technologię blockchain jako bezpośrednią odpowiedź na wzrost liczby ataków cybernetycznych wymierzonych w integralność systemów poprzez manipulowanie danymi. Naruszenia bezpieczeństwa cybernetycznego wzrosło o prawie 80% w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a tę lukę można usunąć za pomocą właśnie blockchain. Jest to kolejny i kolejny przykład zastosowania blockchain. A teraz Europa i cyfrowe programowalne euro. 23 lipca tego roku Rada Feintech Niemieckiego Federalnego Ministerstwa Finansów opublikowała oświadczenie na temat cyfrowego programowalnego euro. Na medium Użytkownik Philip Sander opublikował tłumaczenie na angielski jako zalety cyfrowego euro wymieniono koszty transakcji krajowych i zagranicznych, bezpieczeństwo, szybkość, stabilność, skalowalność i wiele, wiele innych. Jest to dosyć długi dokument, ale polecam się z nim zapoznać, bo można się z niego bardzo dużo nauczyć o blockchainie. I tą wiadomością na dzisiaj będę kończył. Jeżeli podobał Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zapraszam Cię do subskrypcji. Oraz kliknij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Dzięki bardzo za wysłuchanie, trzymajcie się, cześć.